przez bliskiego znajomego, który znał tutaj osobę pana Kamila Chwiedosika i tak się poznaliśmy. Jak najbardziej. Tak jak Kamil często pisze o każdej porze dnia i nocy, więc jak najbardziej tak. Zarówno moje odpowiedzi na pytania, jak ja wiedziałam po prostu, że jestem wśród osób, które na tym się znają, dla których to jest praca i którzy znają od początku do końca cały proces i prawo związane z kredytami frankowymi. Czułam się spokojna, dlatego że wiele lat nie czułam się spokojna i czułam brak bezpieczeństwa, więc przede wszystkim po wygranej no, czułam taki spokój i czuję bezpieczeństwo i czuję, że w końcu się zakończyło coś, co spędzało mi sen po prostu z powiek i przez wiele, wiele lat, tak? Czyli to, czy ja dam radę spłacić raty, czy że raty są rosnące i że cały czas pozostaje mi do spłaty bardzo duży kredyt, pomimo tego, że spłacam raty duże i spłacam jeszcze więcej niż powinnam spłacać. Więc jak najbardziej tak, czuję się spokojna i no, czuję bezpieczeństwo teraz, bo mam po prostu nieruchomość. Powiedziałabym im, żeby nie zastanawiali się zbyt długo i skierowali swoje kroki do specjalistów, którzy im wyjaśnią, jakie mają szanse na wygraną, przeanalizowali umowę. Każda sytuacja prawdopodobnie jest indywidualna, natomiast ja wierzę w to, że ludzie, którzy mają kredyty frankowe, w większości są to osoby, które zostały w nie po prostu uwikłane w sposób nieświadomy i takie osoby borykają się często z ogromnymi problemami i finansowymi, i pewnie osobistymi, więc to jest zwyczajna pomoc, więc jak najbardziej ja bym tutaj polecała, żeby po prostu się skontaktować z ludźmi, którzy mogą po prostu pomóc. Jeszcze się nad tym zastanawiam, nad tymi marzeniami. One się wykluwają, to jest dosyć niedawna sprawa ta wygrana, także jeszcze kilka rzeczy wymagają uporządkowania, ale powoli, powoli to wszystko kiełkuje w mojej głowie.